Siema, jestem Mikołaj. Dzisiaj pokażę Wam, co zrobić, żeby rower dobrze funkcjonował. Zaczynamy od sprawdzenia łańcucha. Czy nie jest on pokryty dużą ilością błota, jak i piasku? Nadmierna ilość powoduje to, że łańcuch się szybciej zużywa. Jak najlepiej wyczyścić go z piasku? Przyłożenie szmatki do łańcucha i kręcenie napędem. Po wstępnym wyczyszczeniu najlepiej zabrać szmatkę i odtłuszczaczem wypsikać po całej długości łańcucha. Po wyczyszczeniu i odtłuszczeniu łańcucha najważniejszym etapem jest nasmarowanie go. W tym celu bierzemy smar i nakładamy go na każde ogniwko łańcucha. Najczęstszym problemem każdego rowerzysty jest przebita dętka. Zaraz Wam pokażę, jak sobie z tym poradzić. Zaczynamy od ściągnięcia opony, używając do tego specjalnej łyżki. Używając innych narzędzi możemy uszkodzić oponę, jak i obręcz. W celu ściągnięcia opony wkładamy odpowiednią łyżkę pomiędzy oponę a obręcz i przeciągamy ją wzdłuż koła. Po ściągnięciu opony następujemy do wyciągnięcia dętki. W przypadku wentyla Presta musimy odkręcić specjalną nakładkę. Gdy już to zrobimy, wypychamy ją w środek opony i zwyczajnie wyciągamy dętkę. Po ściągnięciu dętki następujemy do założenia nowej dętki. W tym celu musimy ją odpakować, rozwinąć, odkręcić wentylek, który znajduje się na zaworze Presta i założyć ściągniętą już oponę. Musimy również znaleźć wejście do wentyla, który znajduje się na obręczy. Najprościej jest od razu włożyć ten wentyl w tę dziurę, ponownie odwinąć oponę i założenie z powrotem dętki. Kiedy dętka już jest założona, sprawdzamy, czy ułożyła się odpowiednio na swoim miejscu. W tym celu wystarczy włożyć ręce do środka opony i przejechać po całej długości opony. A następnie zakładamy ją z powrotem. Po założeniu dętki najlepszym sposobem jest napompowanie koła do połowy i sprawdzenia, czy nigdzie opona nie wystaje. Gdy nic nie wystaje, wystarczy napompować koło do końca i dętka już jest założona.